Po ukazaniu skuteczności władzy apostołów we wspólnocie, nawet nad życiem i śmiercią, na przykładzie Ananiasza i Safiry, Łukasz dalej ponownie przedstawia publiczne nauczanie uczniów w portyku Salomona w świątyni i w tym sumarium w piątym rozdziale podkreśla, że uczniowie działają także poza świątynią, uzdrowienia dokonują nawet gdzieś tam na ulicach Jerozolimy. Widać z tego, że Piotr i inni apostołowie w tym świętym mieście faktycznie są władcami dwunastu pokoleń Izraela. Mimo, że przedstawia się ich jako budzących lęk, no bo po tym, jak Ananias i Safira padli martwi, to ludzie boją się zbliżyć nawet w świątyni, boją się dotknąć Piotra, a jedynie mają nadzieję, że padnie na nich choćby jego cień. Apostołowie nadal jednak przyciągają do kościoła coraz więcej nawróconych, a ludzie wynoszą swych chorych na ulicę, a nawet Znoszą ich sąsiednich wiosek. Wielkie znaki i cuda dokonywały się przez apostołów wśród ludu, czytamy właśnie wcześniej w tym sumarium. To znaczy, to duch prorocki Jezusa działa przez jego uczniów. I to nawet potężniej wydaje się jak za jego ziemskiego życia, bo Jezus teraz został wywyższony na prawicę Boga. Więc jego panowanie, objawiające się w posłudze jego posłańców, jest większe i mocniejsze od wszelkiej władzy ziemskiej. Takie jest właśnie tło tego drugiego procesu apostołów przed Sanhedrynem od 5:17, kiedy. Nie jest dla czytelnika już to wszystko tak zaskakujące jak w pierwszym wypadku. Łukasz nawet zdobywa się tu na pewną ironię, jakby humor. No, wciąż chodzi przecież o to, by pokazać, że Bóg, jak to w Psalmie drugim czytamy, śmieje się z ludzkich działań tych działających przeciwko Niemu i przeciwko Jego woli, przeciwko Jego pomazańcowi. Przedstawia Łukasz zebranie Sanhedrynu, tylko po to, by właściwie pokazać jego bezsilność. Zebrało się ich wszystkich ilu tylko mogło. A Bóg, jakby zakpił z nich i zaaranżował uwolnienie więźniów w nocy, także nawet pilnujący nic nie zauważyli. I później aż do rana stali twardo przy drzwiach przy pustym więzieniu. Starszyzna żydowska jest więc w zakłopotaniu, jak rozważaliśmy wczoraj, gdy dowiaduje się, że uciekinierzy teraz swobodnie nauczają ludzi w świątyni. Ani więc ostrzeżenia, zakazy, ani nawet bicie nie są w stanie powstrzymać apostołów w pełnieniu ich misji którą właśnie zlecił im Pan Bóg. Mniej zabawne jest właściwie na koniec, szczególnie dzisiejszej perykopy, przedstawienie Sanhedrynu jako pełnego zazdrości wściekłości, która prowadzi wręcz do chęci zabójstwa apostołów. Tak więc, w tekście obecny jest też jakby ten głębszy poziom mrocznej ironii. Arcykapłan oskarża Piotra, że Piotr ściąga odpowiedzialność za śmierć Jezusa na ich głowy, a w odpowiedzi Piotr właściwie zrobi jeszcze raz to samo: Powie, wy, Zabiliście go, zawieszając na drzewie. Odpowiedź Sanhedrynu, wtedy gdy przez apostołów Pan Bóg daje mu jeszcze raz szansę, daje szansę pokuty też dla całego Izraela, czyli dla uratowania Izraela, można by powiedzieć, tu rozstrzyga się w pewnym stopniu to, czego spodziewali się apostołowie. Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Czytaliśmy w pierwszym rozdziale. Otóż, czy Pan przywróci królestwo Izraela, zależy w dużym stopniu właśnie od odpowiedzi tego Izraela. Bóg daje mu teraz szansę, ale okazuje się, że oni rezygnują z tej szansy, odrzucają ją i niestety udaremniają względem siebie Boży Zamysł. Czytamy, że wreszcie po całym tym incydencie, kiedy w nocy anioł ich wyprowadził tam ci rano zaniepokojoni, wreszcie znaleźli uczniów w świątyni, sprowadzili bez już przemocy. Teraz czytamy, że przyprowadziwszy ich postawili w Sanhedrynie i zapytał ich arcykapłan, więc mamy tutaj teraz mowę krótko już o Sanhedrynie i w jego imieniu przemawia arcykapłan, a z drugiej strony będziemy mieć Piotra, który przemawia właśnie wraz z apostołami, więc jako naprzeciw siebie dwa obozy. I teraz kto właściwie jest oskarżonym, a kto no właśnie, oskarżającym, bo oto ci Sanhedry, Najwyższa Rada Żydowska, również mająca władzę sądowniczą, chce przesłuchiwać apostołów, a tymczasem to apostołowie kierują w Sanhedrynie właśnie oskarżenie wobec ówczesnych władz, wobec tej rady, że oni zabili Jezusa, czyli na nich spoczywa odpowiedzialność za krew Jezusa niewinnego. Więc cały paradoks Łukasz zresztą powie, że postawili apostołów nie tyle właśnie naprzeciw Sanhedrynu, co w Sanhedrynie. Więc cały czas Łukasz tu jakby pokazuje nam, jak zmieniają się role. Zamieniają się rolami, niejako, Sanhedryn i grona apostolskie, które niejako objawia tutaj, że od Boga ma tę władzę teraz nad nowym ludem bożym, który właśnie jest gromadzony w imię Jezusa Chrystusa. I co takiego ten arcykapłan mówi? Czy nie zakazaliśmy wam surowo nauczać w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką. I chcecie sprowadzić na nas krew tego człowieka. Najwyższy kapłan no, zapytał, czyli rozpoczyna jakby przesłuchanie sądowe przed Sanhedrynem. No, Sanhedryn zajmował się kwestiami religijnymi, politycznymi, tymi, którymi Rzym nie chciał się zajmować. I Sanhedryn był też odpowiedzialny za to, żeby był spokój na terenie świątyni. I też w okolicy, czyli w świętym mieście, więc przyprowadzenie apostołów, by ich tu przywołać do porządku, jest niejako po tej linii ich tutaj, powiedzmy, jakby obowiązków względem także władzy rzymskiej. Po nocnym zniknięciu apostołów, teraz wreszcie udaje się im apostołów doprowadzić na przesłuchanie. Ono się może teraz odbyć, więc apostołowie drugi raz stają przed Sanhedrynem. Arcykapłan teraz odwołuje się do wcześniejszych zakazów i gruźb, o których czytaliśmy już w tej poprzedniej sekcji w rozdziale czwartym, gdzie oni właśnie zakazali przemawiać w to imię. Teraz właśnie w tekście greckim mamy nawet taką dziwną. Konstrukcję dla języka greckiego, że zakazem zakazaliśmy wam. To właściwie kalka hebrajskiej formy, właśnie, która przez powtórzenie tych samych słów, jakby bać się strachem wielkim, no wskazuje na. Spotęgowanie tego, więc myśmy Wam surowo, myśmy Wam z całą stanowczością, można by powiedzieć, zakazywali nauczać w to imię. Więc widzimy, że nawet arcykapłanowi nie przechodzi przez usta imię Jezusa. On mówi tylko ogólnie, właśnie imię, a za chwilę krew tego człowieka więc go nazwie tylko człowiekiem, natomiast nie padnie z jego ust imię Jezus. Mówiliśmy, że w całej tej dłuższej sekcji cały czas chodzi o tę kwestie imienia Jezusa, którego imię już jest znaczące, bo przecież jest to skrót od właśnie złożenia Jahwe Zbawia Jehooszła, a więc w Jezusie. Bóg miałby być zbawicielem, to im się nie mieści w głowie. Przemawiającym jest teraz sam arcykapłan. No, tutaj mamy od strony, powiedzmy, gramatycznej pewną trudność, czy musimy zdanie przetłumaczyć jako pytanie, czy nie rozkazaliśmy Wam surowo, albo jako stwierdzenie: przecież rozkazaliśmy Wam surowo, ale raczej chyba trzeba wybrać to pierwsze, bo arcykapłan zapytał. A więc tak jakby przywoływał to, mówi, no przecież zakaz nasz znacie. Więc dlaczego wy to robicie? Czyż nie przykazywaliśmy wam tego a tamtego, a oto wy nauczacie nadal w to imię. Co właśnie jest wyraźnym podkreśleniem przez arcykapłana Nieposłuszeństwa względem Niego, bo oni wręcz swoją nauką napełnili Jerozolimę. Tak jakby święte miasto było niczym kielich, wypełniany jakąś cieczą, no ale ten obraz zdaje się nam przywoływać właśnie dzień pięćdziesiątnicy, kiedy to Duch Święty stąpił i napełnił, napełnił uczniów. Napełnił kościół tam zgromadzony. I teraz właśnie jakby ten sam obraz napełniania jest tutaj zastosowany w odniesieniu do Jerozolimy, do tych ludzi szczególnie, którzy w Jezusa uwierzyli. I teraz mówi się o nauce Jezusa, która właśnie. Wypełnia Jerozolimę. Czyli no, tak, jakby wręcz cała Jerozolima poszła za nauczaniem apostolskim. Przy czym trzeba dodać, że Święty Łukasz stosuje tutaj określenia na Jerozolimę właśnie e, Jeruzalem. W jego dziele jest też inne określenie Herosolima, ale wtedy pisze: Herosolima, czyli Jerozolima gdy mówi o rzeczywistości społeczno-politycznej. Natomiast gdy mówi Jeruzalem, to zawsze Łukaszowi chodzi o społeczność religijną, a więc jako przedstawicieli ludu bożego. Zatem to napełnianie nauką właśnie w imię Jezusa ma charakter Działalności religijnej i jest adresowany do społeczności religijnej ludu Bożego. Głoszenie tej nauki o Jezusie zamordowanym przez władzę, a wskrzeszonym przez Boga, właściwie jest zrzucaniem odpowiedzialności za śmierć niewinnego sługi Bożego na arcykapłana i Sanhedryn. Dlatego arcykapłan mówi, dlaczego sprawdzacie krew tego człowieka na nas? Czyli dlaczego czynicie nas publicznie odpowiedzialnymi za śmierć tego człowieka? No przecież go zamordowali, no ale tak, ale oni uważali, że uczynili to słusznie. No przy tym paradoksalnie przelana wówczas krew jest właściwie na odpuszczenie także ich grzechów. Otóż ci przywódcy religijni przecież świątyni powinni prowadzić naród wybrany Izraela do sprawiedliwości. Powinni stać właściwie na straży zachowywania Bożego prawa. A tymczasem oni się okazali mordercami, sędziami, którzy źle osądzili, którzy skazali niewinnego. To straszny występek, przez to niejako, gdy apostołowie głoszą wobec ludu, podważają, można by rzec, oficjalnie ich autorytet jako moralnych też nauczycieli Izraela, którzy przecież mają naród uczyć prawa Bożego. Więc arcykapłan burzy się, że oni przez to niejako tę te krew tego człowieka sprowadzają. Właśnie na arcykapłana, na Sanhedryn i co do tego to arcykapłan po części się nie myli. Bo rzeczywiście Piotr już wcześniej, nawet w wcześniejszym Kerygmacie, zrzucił winę za śmierć Jezusa wprost na przywódców. Arcykapłan stwierdza, że teraz apostołowie chcą. To zrobić, gdy właśnie Jeruzalem napełniają swoją nauką, tą waszą nauką, czyli przez to się dystansują względem tego, co mówią apostołowie. Możliwe, że no, takie stwierdzenie, że całą Jerozolimę napełniliście, czy, czy cały Jeruzalem napełniliście swoją nauką, jest jakby pewną przesadą, ale z drugiej strony. Faktycznie nie tylko wieść o cudownym uzdrowieniu, i później w ogóle wieści o cudownych uzdrowieniach, które wspomniane są dalej, rozchodziły się po całej Jerozolimie, ale także ludzie powtarzali pewną naukę głoszoną przez apostołów. Więc rzeczywiście wydaje się, że wpływ apostołów jest ogromny teraz na to święte miasto. Podejrzewając apostołów o złe intencje, arcykapłan mówi: chcecie, chcecie na nas rzucić odpowiedzialność, czyli co chcecie. Arcykapłan insynuuje, że apostołowie jakby przez to szukali zemsty na arcykapłanach za zabicie Jezusa. Ale oczywiście okazuje się, że rozmija się z prawdą. Bo to paradoksalnie, ostatecznie Sanhedryn chce zła. Mamy cały ten fragment dzisiejszy niejako obramowany właśnie słówkiem chcieć. Więc arcykapłan się pyta, czy wy chcecie nas uczynić odpowiedzialnymi, zrzucić na nas odpowiedzialność, a na końcu dowiadujemy się w wierszu 33, że to oni teraz chcą Apostołów zabić. Więc to oni mają złe intencje. Najpierw zabili Jezusa, teraz chcą zabić apostołów. Przemówienie Piotra, które jest w środku, za chwilę Paweł, Piotr rozpoczyna właśnie tę swoją mowę. Ono tłumaczy, wyjaśnia właściwe intencje apostołów. I można by powiedzieć, że w samym centrum. Tej mowy Piotra znajduje się właściwie odpowiedź na ten zarzut arcykapłana, co wy chcecie zrobić. Otóż właśnie oni chcą po linii pana Boga dać Izraelowi możliwość nawrócenia, odpuszczenia grzechów. A więc nie chcą się zemścić, ale głoszą, aby Izrael ze swoimi przywódcami był zbawiony. Więc apostołowie działają zgodnie z wolą Bożą, Boga, który chce w Jezusie, władcy i zbawicielu, dać Izraelowi możliwość nawrócenia, odpuszczenia grzechów. Ciekawe przy tym jest, że arcykapłan w ogóle nie wzmiankuje, nie pyta się Piotra, nie wzmiankuje kwestii ucieczki apostołu z więzienia. Jakby chciał przemilczeć tę sprawę, no bo z drugiej strony było to wstydliwe dla całej tej władzy świątynnej, że ktoś im się wymknął i oni nawet nie wiedzą jak. Więc akcentuje arcykapłan przede wszystkim nieposłuszeństwo apostołów wobec zakazów wydanych przez Sanhedryn. I arcykapłan znowu unika imienia Jezusa. Piotr teraz będzie odpowiadał w imieniu apostołów, czy razem z nimi, pewno w ich imieniu, że, tak jak już wcześniej w czwartym rozdziale powiedział, oni są posłuszni Bogu, a nie ludziom. Więc kolejna kwestia, która tutaj pojawia się jako zaakcentowana znowu przez powtórkę, przez paralelizm. Na początku wypowiedzi Piotra i na końcu jego wypowiedzi pojawiają się słowa właśnie być posłusznym i Bogu, a później Bóg, który daje tym, którzy są mu posłuszni. Wręcz swoisty chijazm znowu, konstrukcja ABB, B Aprym. Więc być posłusznym Bogu, Bóg, tym, którzy są posłuszni. Między właśnie tutaj wersetem 29, a 32. Więc kolejny element obramowujący. Jak Łukasz to misternie wszystko przemyślał i zredagował ten tekst. Ale właśnie powtórzenie i wskazanie przez ten chiasm istotnej kwestii, która była już poruszona we wcześniejszym krygmacie, rozdziale czwartym, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Tutaj jest powiedziane, że trzeba być posłusznym bardziej Bogu, wręcz z takim przeciwstawiającym nie ludziom, nie tyle bardziej Bogu niż ludziom, co teraz już wyraźnie. Właśnie bardziej Bogu, a nie ludziom. Trzeba być posłusznym. To trzeba wskazuje na pewną moralną wręcz konieczność, jaką odczuwają apostołowie, no bo Pan Bóg ma prawo do apostołów. On jest ważniejszy niż jakakolwiek grupa ludzi czy władza. Piotr obwinia przywódców. Zauważając, że Jezus jest tym, którego oni zabili, dla Piotra jest jasne, że żydowskie oskarżenie zarzucało Jezusowi, że Jezus uczynił rzeczy godne haniebnej śmierci, wręcz skazując go jako przeklętego przez Boga czyli Ponieważ powiesili go na drzewie, taka śmierć, według Księgi Powtórzonego Prawa, była właściwie dla ludzi przeklętych przez Boga. Więc orzeczenie Sanhedrynu właściwie jest aż takie. Więc co takiego Jezus uczynił strasznego, jak haniebną rzecz, skoro oni właśnie w taki sposób go zabili? To jest tu nowy taki element. O tym zawieszeniu na drzewie. Można by te słowa Piotra sparafrazować: Myśleliście, że go ukrzyżowaliście jako przeklętego Bożego, a tymczasem w rzeczywistości Bóg go wywyższył. To zamordowanie Jezusa przez powieszenie na drzewie wyrażone jest tu czasownikiem mocnym. Który oznacza właśnie zamordować przez jakieś wyciągnięcie swej ręki na kogoś, więc oni się ważyli z ręce wyciągnąć, targnąć się na życie kogoś, kto jest Bożym wybrańcem. Samo drzewo, oczywiście, ma różne skojarzenia. Jest ono właściwie kilkakrotnie, odniesione do krzyża. I do ukrzyżowania. Drzewo, tutaj powiedzmy greckie, słówko może oznaczać i w ogóle żywe drzewo, i drewno, ale no chrześcijanie, widać, dość wcześnie zastosowali do tego przepowiadania Chrystusa ukrzyżowanego ten cytat, właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa, który mówi, że przeklęty każdy, kogo powieszono, na drzewie. I z tego względu często nie mówiło się o krzyżu, tylko już o drzewie, na którym powieszono Jezusa, co jest niejako synonimem w tym wypadku. W każdym razie to stwierdzenie nawiązuje nam do Księgi Powtórzonego Prawa. A dlaczego takie nawiązanie do Księgi Powtórzonego Prawa? Właśnie tam mówi się o karze dla przestępców, takich szczególnie zasługujących na wielką karę. Więc byli to tacy, którzy naprawdę mocno nabroili, lub władcy obcych narodów, których Izraelici podbili w wojnie, no to wtedy. Dla odstraszenia tych władców też wieszano na drzewie. A Jezus umiera właściwie jako, okazuje się, też władca, jako król, którego ci władcy Izraela uznali za swojego przeciwnika. A tymczasem okazuje się, że nawet w ten sposób działając, no nieskutecznie ostatecznie zadziałali, ba nawet stali się narzędziem w ręku Boga. W Księdze Powtórzonego Prawa jest mowa o tym, że no, ten przestępca powieszony mógł wisieć tylko jeden dzień, później musiał być zdjęty z drzewa i pochowany, żeby wisząc dłużej niejako nie zbezcześcił ziemi, bo ta osoba przeklęta przez Boga mogłaby ziemię świętą zbezcześcić. Powieszenie na drzewie było właściwie karą odstraszającą, bo było to takie powieszenie kogoś dla upokorzenia, dla zawstydzenia, więc no, rzeczywiście przerażający sposób odstraszania, no, w ostatnich stuleciach przedchrześcijańskich no to wieszanie na drzewie było też synonimem, określeniem egzekucji przez ukrzyżowanie. Wiemy, że przed przyjściem Pana Jezusa no, jeden z władców hasmonejskich wobec faryzeuszów, którzy mu się sprzeciwili, Zastosował taką sankcję, że kilkuset saduceuszów ukrzyżował żydowski władca, następca tych wodzów w powstaniach machabejskich. Nie mogli faryzeusze tego właśnie Hasmonejczykom darować, bo było to rzeczywiście straszne. Piotr powtarza tutaj w tym swoim teraz kerygmacie. Że Bóg naszych ojców podźwignął, wskrzesił Jezusa, którego wy zamordowaliście, powiesiwszy na drzewie. Tego Bóg, jako wodza i zbawcę, wywyższył na prawicę swoją. I znowu tutaj Łukasz układa słowa bardzo misternie, po grecku dość w sposób ciężki. To brzmi, gdy się nie dostrzeże, że tutaj znowu jest zastosowana konstrukcja koncentryczna, gdzie właśnie obramowanie stanowi wskazanie na działanie Boga. Z jednej strony Bóg podźwignął, z drugiej strony, paralelny werset, Bóg wywyższył na swoją prawicę. Tu o wskrzeszeniu mówi się przy pomocy czasowika egeiro, który znaczy w ogóle też podnosić. Więc Bóg podniósł z martwych, a jednocześnie przez to podniesienie tak podniósł, że wręcz go wywyższył aż na swoją prawicę. I no, uczynił go wręcz swoim właśnie tutaj współczesnikiem we władzy. W samym centrum jest stwierdzenie, wy, a więc. Wyraźnie przeciwstawione jest przez świętego Łukasza pod względem strukturalnym w tekście to ładnie wychodzi: działanie Boga działaniu tychże właśnie przywódców. Wy zamordowaliście, powiesiwszy na drzewie, więc wy też jakby żeście Go wywyższyli, ale haniebnie, żeby Go zhańbić, a Bóg działał zupełnie inaczej. On go wskrzesił z martwych i jeszcze do tego właśnie jako wodza i zbawcę wyższył. Więc Piotr powtarza tutaj to, co w innych kerygmatach mówiło o zmartwychwstaniu Chrystusa, odniesienie do Boga naszych ojców, tak Bóg jest najpierw tutaj nazwany. Pokazuje, że Piotr nadal się identyfikuje z narodem żydowskim, bo uważa, Właśnie za swoich ojców. Identyfikuje się też z wiarą ojców, bo mówi Bóg naszych ojców. W ten sposób odwołuje się do Boga jako Boga obietnicy. Więc Piotr i Apostołowie, kiedy głoszą, że Bóg wskrzesił Jezusa, to nie twierdzą niczego. Jak tylko to, co Bóg właściwie już przepowiedział wcześniej. Więc tak jak i w pierwszym kerygmacie, Piotr mówił, że zmartwychwstanie Jezusa było zapowiedziane. Wywyższenie Jezusa przez Boga, w wierszu już 31, jak czytamy, gdzie jest mowa wprost przy pomocy czasownika, a wywyższyć, pokazuje nam, że Pan Bóg patrzy na całą sprawę. Na sprawę Jezusa zupełnie inaczej niż tamci, którzy skazali Jezusa jako przeklętego przez Boga z aluzją do księgi powtórnego prawa. Jak się pomylili? Bo Bóg okazuje się działa zupełnie inaczej. Boski pogląd na Jezusa jest odmienny. W przeciwieństwie do roli przywódców egzekucji Jezusa na drzewie, Bóg wywyższa go. Po swojej prawicy w niebie, więc podobnie jak Piotr mówił i w pierwszym kerygmacie. Działanie Boga i wywyższenie go na prawicę, czyli to przejście Jezusa teraz zupełnie na prawicę Boga, na stronę Boga, oznacza, że Jezus staje się znowu archegos, wodzem, w trzecim rozdziale, równoległym, jako paralelnym, mieliśmy mowę o tym, że Jezus jest archegostes Zoes, czyli ten przewodnik prowadzący do życia. A tutaj krótko się mówi, że jest właśnie tym przewodnikiem, tym wodzem. Wodzem, czyli tym, który prowadzi, prowadzi na czele, ale jest też Zbawicielem. Czyli jakim przewodnikiem, który zbawia. Więc jest on tym, który teraz staje jako na czele ludu Bożego. Bóg mu przekazał władzę, udzielił mu właśnie swojej władzy i dlatego może on być rzeczywistym przewodnikiem do zbawienia, do życia, czyli wodzem, który faktycznie zbawia. Jest to też kontrast wobec... Tych wodzów Izraela, przywódców Sanhedrynu, którzy przecież mieli naród prowadzić do zbawienia. A tymczasem działają zupełnie przeciwnie. Więc okazuje się, że ten człowiek, o którym mówią arcykapłani, będący przedmiotem oskarżenia, jest zbawcą. Piotr więc. Odpowiada tutaj na zarzut dotyczący sprowadzenia krwi tego człowieka na przywódców. Więc przypomina ich zbrodnie i czyni to z wielką odwagą. Wy żeście to uczynili. No, trzeba sobie wyobrazić scenerię: Sanhedryn to arcykapłan i 70 ludzi. Cała starszyzna żydowska. Z jednej strony siedzi 35 powiedzmy, saduceuszów, z drugiej strony 35 faryzeuszów, więc wobec takiego grona blisko 100 ludzi, 12 apostołów. I Piotr wobec tego, jeszcze będąc niejako mając z tyłu gdzieś pewną straż świątynną stojącą, właśnie z taką odwagą mówi wprost: wy żeście to uczynili. Skąd ta odwaga? No właśnie o tę odwagę dopiero się modlili, po pierwszym właśnie pojmaniu. Gdy się modlili, to Duch Święty spowodował, że miejsce zadrżało i właśnie zostali napełnieni Duchem i teraz Łukasz pokazuje, jak to, co się stało, owocuje w życiu apostołów, czyli można by powiedzieć pośrednio pokazuje, że oni działają pod wpływem Ducha Świętego. W ogóle, gdy czyta się całe pismo święte, trzeba pamiętać, że w wielu miejscach, gdzie nawet Pan Bóg nie jest wspomniany, to trzeba dopatrywać się, że wszystko dzieje się pod okiem Pana Boga i za Jego wiedzą, za Jego dopustem. I podobnie święty Łukasz pisze dzieje apostolskie. W wielu tekstach nie ma w ogóle wzmianki o Duchu Świętym który kieruje całą misją Kościoła, a jednak musimy pamiętać, że cała ta misja jest właśnie owocem posłania Ducha Świętego i rzeczywiście Łukasz przez takie tutaj powiedzmy elementy pokazuje, że Kościół jest kierowany przez Ducha, chociaż sama osoba Ducha Świętego nie jest wspomniana, tylko owoce. W każdym razie, teraz Piotr głosi w Jezusie wodza i zbawcę, który wręcz wzywa do wejścia na drogę życia przez skruchę i nawrócenie, bo Bóg go wskrzesił, Bóg go wywyższył, w jakim celu, aby dać nawrócenie Izraelowi, i odpuszczenie grzechów. I to stwierdzenie w całej tej strukturze jest w samym centrum. A więc Piotr tłumaczy, jako, jaki jest jego największy cel, intencja w głoszeniu w imię Jezusa. Bo przecież Jezus z zmartwychwstały, jak czytamy pod koniec Ewangelii w 24 rozdziale, mówi, że w jego imię będzie głoszone nawrócenie, i odpuszczenie grzechów. I teraz apostołowie to robią, więc ta misja nie jest zemstą na arcykapłanach, tylko głoszeniem odpuszczenia grzechów, dawaniem szansy Izraelowi. Wywyższenie zatem Jezusa świadczy o boskim wsparciu dla Jezusa, które no, przywódcy zignorowali. I gdy porównujemy ten tekst z rozdziałem drugim, też tam jest mowa o wywyższeniu Jezusa na prawicę Ojca, ale tam to wywyższenie jest związane z posłaniem ducha. Wywyższony na prawicę, zesłał ducha, jak to widzicie i słyszycie. A tu w naszym tekście to wywyższenie Jezusa jest teraz nie tyle powiązane z darem ducha, co Właśnie podkreśla się rolę Jezusa, jego właśnie tutaj wyznaczenie jako przez Boga, danie ludowi, jako wodza i zbawcy. Jezus jest zbawcą oczywiście już jako ten, który się rodzi w Betlejem, bo tam już, prawda, nie mówił: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel Mesjasz Pan, czyli ten rodzący się już jest Zbawicielem. A teraz właśnie się wyraźnie też to deklaruje. No tym dwóm tytułom nowym Chrystusa, tu przypisanym, ten archegos, ten wódz, prawda, przewodnik i zbawca, odpowiada w drugim rozdziale stwierdzenie, że Bóg uczynił go Panem i Mesjaszem. Więc mamy kolejne tutaj w tej perykopie tytuły Pana Jezusa, które wskazują na Jego rolę i funkcję wobec nas, wobec całego ludu Bożego. Zatem Piotr tłumaczy arcykapłanowi i Sanhedrynowi, że nie chodzi mu o zrzucenie odpowiedzialności i publiczne oskarżanie przywódców, o to, żeby pomniejszać ich wartość, znaczenie w oczach ludu, lecz o głoszenie apostolskiego przesłania o Jezusie, które daje szansę, na to, by Izrael mógł doświadczyć błogosławieństwa od Boga. Wywyższenie Jezusa oznacza, że krew Jezusa nie musi spoczywać na głowach przywódców, bo Bóg może im przebaczyć. Ponieważ dzięki pokucie i przebaczeniu, które Bóg oferuje im przez Jezusa, mogą dostąpić odpuszczenia swoich win. To, że naród jest zagrożony, no bo współuczestniczył jednak w ukrzyżowaniu Jezusa, więc i zagrożeni są też przywódcy tym sądem bożym. To, że naród jest zagrożony z powodu postępku przywódców, to jest myśl, która występuje już właściwie w Starym Testamencie, szczególnie w historii o Samuelu, o królach. Gdzie właśnie poddani doświadczają też przekleństwa z powodu winy królów. Więc przywódcy w pierwszym rzędzie powinni się nawrócić, żeby lud też nie podpadł pod sąd. Więc apostołowie występują z ofertą nawrócenia. Ta oferta jest skierowana do Izraela, ale w pierwszym rzędzie właśnie do tych przywódców. Łukasz, wzmiankę o Jezusie jako Zbawcy, Zbawicielu, można by powiedzieć, rezerwuje sobie do tych miejsc, gdzie mówi o Izraelu jako narodzie. Czyli termin zbawienie, Zbawiciel, o Jezusie, głównie odnosi do samego narodu wybranego. Więc teraz przez apostołów Bóg zwraca się do swego upartego ludu, chce go uratować i oczyścić przez tego pośrednika. No, Żydzi w czasach Pana Jezusa wiedzieli, że będą potrzebowali na końcu odpuszczenia grzechów. Tak świadczą o tym pewne teksty z tamtego okresu judaistyczne, też spoza pisma świętego. I teraz apostołowie, właściwie to, czego Żydzi w tamtych czasach też spodziewali się, że Bóg im odpuści grzechy, teraz apostołowie przecież głoszą jako coś, czego mogą dostąpić ludzie w imię Chrystusa. I czytamy dalej, znowu taką konstrukcję koncentryczną, i my jesteśmy świadkami tych rzeczy, i Duch Święty którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Mamy kolejny element, trzyczęściowy, teraz segment, gdzie my i Duch Święty są w paralelizmie, a w środku świadkowie tych rzeczy. Święty Łukasz wciąż podkreśla, że apostołowie współdziałają z Duchem Świętym i świadectwo Kościoła jest wspólnym dziełem ludzi, apostołów i Ducha Świętego. A tego Ducha Świętego Bóg daje tym, którzy są Mu posłuszni. Oczywiście oznacza to, że apostołowie tego Ducha mają, bo są Bogu posłuszni, ale gdy tutaj Piotr mówi, że Duch Święty, którego Bóg daje tym, którzy są Mu posłuszni, to chce zasugerować właśnie tym przywódcom, że jeśli oni okażą posłuszeństwo, mogą otrzymać Ducha Świętego. To jest dla nich jeszcze szansa. Mówi do przywódców, a Bóg przecież kocha cały naród. Przywódców też i chcę w tej ostatniej chwili jeszcze tych zatwardziałych ludzi pobudzić też pewną obietnicą, że jeśli się jednak nawrócą, to będą mogli otrzymać Ducha Świętego, tylko muszą teraz. Nie słuchać siebie nawzajem, ale posłuchać Boga. I wtedy Boga, który przemawia oczywiście przez apostołów, i wtedy dostąpią odpuszczenia grzechów i otrzymają Ducha Świętego, zgodnie też z tym kerygmatem Piotra z Dnia Pięćdziesiątnicy, jak wcześniej to właśnie słyszymy. A więc Bóg chce też dać właśnie wszystkim, którzy usłuchają teraz tego kerygmatu. Zresztą pamiętamy, jak w trzecim rozdziale Piotr głosił kerygmat, mówił, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, tego proroka teraz na wzór Mojżesza, czyli Jezusa przemawiającego przez apostołów, będzie usunięty z ludu. Ale jest w pierwszym rzędzie błogosławieństwo Boże obiecane Żydom. Dla Was w pierwszym rzędzie, a później dla Pogan. Więc Bóg chce błogosławić w odwracaniu się od grzechów. Wzmianka o Duchu oznacza, że w odpowiedzi Piotra właściwie wymienione są wszystkie trzy osoby Trójcy. Jest mowa o Bogu naszych Ojców, o Jezusie i o Duchu Świętym. Bóg wskrzesił, wywyższył Jezusa, o którym świadczy teraz Duch. I oczywiście apostołowie. Duch działa tutaj jako objawiciel Ewangelii, świadek, poświadczający prawdę. W Ewangelii czytamy obietnicę Jezusa, że Duch Święty was nauczy, co macie mówić. Więc oni głoszą naukę, ale sami zostali nauczeni przez Ducha Świętego. I znów, właśnie, żeby Dobrze czytać dzieło Łukaszowe, musimy brać je całe, czyli pamiętać o tej obietnicy Jezusa, danej apostołom, że jak będą ich ciągać przed autorytety, to mają nie obmyślać mowy, bo wtedy Duch Święty ich nauczy, co mają mówić. Więc właśnie, gdy teraz apostoł mówi, to wie, że świadczy on, i świadczy Duch Święty, który go poucza. I dlatego ta nauka, którą oni napełnili Jerozolimę, jest też z Ducha Świętego. Okazuje się więc, że Duch Święty nie był dany tylko pierwszym chrześcijanom w dniu pięćdziesiątnicy, ale on cały czas działa, bo już wcześniej w czwartym rozdziale czytamy, że Duch Święty napełnił Piotra i wtedy on przemówił. Teraz się nie mówi już, że teraz go napełnił przy tym kolejnym przesłuchaniu, ale zakładamy, że tak jest. Reakcja Sanhedrynu na sam koniec. Powiedziane jest, że oni usłyszawszy die Prion to właściwie doświadczyli czegoś takiego jakby rozcięcia na kawałki, jakby przeszycia do głębi serca. Oni byli wściekli. Usłyszawszy, oni się tak wściekli, że to ich totalnie jakby rozbiło. Użyty tu czasownik jest dość specyficzny. Użyty jest także w odniesieniu do reakcji tłumu wobec Szczepana, później w siódmym rozdziale, gdzie właśnie jak Szczepan mówi oni się wściekli na te słowa, właśnie aż do tego stopnia. Więc no, ta ich wściekłość powoduje, że chcą oczywiście wręcz apostołów zabić. No jeśli ten czasownik tutaj hmm, dia, wręcz jakby roz, gdzie chodzi o jakieś jakby rozcięcie wewnętrzne, ich może sugerować też pewien sąd, który oni już przeżywają niejako w sobie. Bo znowu cofamy się do drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie jest powiedziane o Matce Bożej, że wobec tego misterium męki twoją duszę miecz przeniknie. A miecz jest symbolem sądu, miecz, który rozcina na dwoje a rozcinać na dwoje to jest sądzić. Czyli yy, Pan Jezus zapowiada, że wobec Jego nauczania, a także wobec misterium męki, w Izraelu samym, którego jako uobecnia Maryja, w samym Izraelu nastąpi sąd, czyli rozdział. Którzy, tych na tych, którzy pójdą za Jezusem i tych, którzy będą przeciw a Matka Boża jako uosobienie też Izraela w sobie będzie to wszystko też przeżywać, co przeżywa cały naród izraelski. Dlatego jej duszę przeniknie miecz, by na jaw wyszły zamysły serc wielu, więc dokonuje się sąd. I tutaj właśnie w tym Sanhedrynie oni niejako doznają takiego wewnętrznego jakby poćwiartowania, czyli tak jakby wręcz oni na skutek Odmowy przyjęcia kerygmatu, słów apostołów, doświadczali, już zaczęli doświadczać takiego sądu. Doświadczają, no powiedzieć, dyskomfortu to za mało, więc doświadczają czegoś o wiele gorszego. No i oczywiście postanawiają, a więc tutaj wyrażają swoją bólę, czyli wolę. Pytali się o wolę apostołów, czy chcecie właśnie na nas się zemścić, na nas rzucić odpowiedzialność, a teraz oni chcą zabić apostołów. No jutro będziemy rozważać, że jednak nie uczynią tego, bo na scenę hmm, prawda, wyjdzie znamienity człowiek, Gamaliel, który swoją mądrością właściwie poda im wskazówkę, poda Sanhedrinowi wskazówkę, co należy robić, jak rozstrzygnąć te kwestie.